Słuchaj, takie pytanie, które dużo kibiców zadaje, z kim będziesz trenował, bo trener Fiodor Łapień ma te swoje zasady, tak powiedział, że już nie ma powrotu dla ciebie na Petofiego, widzisz ty kogoś w Polsce, kto mógłby się tobą zająć, gdzie widziałbyś jakiś taki autorytet, mógł trenować z nim. Nie wiem, na razie ciężko na ten temat powiem ci szczerze, nie myślałem jeszcze o tym. No wiadomo, najlepszy byłby Fiodor, no ale coś tam się z nami skończyło. No i trudno, ja zawsze do niego mam wielki szacunek, rozmawiamy cały czas, wiesz. I to nie jest tak, że nie. No nie wiem, no mam. Nie mam na razie na żadnego pomysłu, tak powiem. Nie mam jeszcze. Tam może kilka w głowie, to ci powiedziałem prywatnie, ale zostawię to jeszcze dla siebie, prawda? Czyli to musi być ktoś, wobec kogoś byś czuł jakiś tam respekt, tak? Nie, na zasadzie Nie, no. ktoś młody stażem, kolega z sali. No i tak i nie, będę musiał najwyżej porozmawiać, żeby to było czysto takie, wiesz, relacje trenersko, wiesz, nie jakiś tam kolega, bo ja zawsze mam tak, takim zawsze byłem człowiekiem, że chciałem dominować wszędzie, no i to nie do końca się dobrze przekłada, I prawda? tak samo to wyszło z Filcem po jakimś czasie? No wiesz, no nie no, z Ronin byłem takim, no byliśmy dobrymi, można powiedzieć, kumplami i tyle, no i wiesz, gdzieś to tamto, nie, do Roniego ja mówię, praca z Ronin była super, doświadczenie, wszystko, ale gdzieś w pewnym momencie, wiesz, sam sobie zacząłem mówić, co jak na przykład, wiesz, z tą ręką, jak byłem przed walką, wiesz, nie sparowałem 3 tygodnie już przed walką, mówię do trenera, że trenerze, no dobra, no to tutaj ta ręka mnie boli, to tamto, to nie będę sparował, a najwyższy sparing przed walką z Adamem był 6-rundowy, także to też wiele się przełożyło, no ale tak jak mówię, to już było, myślałem, że będzie prosta walka, no i okazała się prosta, ale dla Adama, więc tak naprawdę dużo rzeczy człowiek się cały czas uczy po drodze. Nie, to niekoniecznie to są te dobre lekcje, no, w moim przypadku była to bardzo bolesna przegrana. Tym bardziej, że to nie była jakaś przegrana bokserska, tylko w głowie. Ja nie spodziewałem się, że ktoś kiedyś, że ja zawsze byłem tak pewny siebie, wszystko, nigdy nie przegrałem pojedynku w głowie. No a tutaj wyszło jak wyszło. Wszystko jednak głowa ma bardzo dużą. No wiesz, zawsze się dziwiłem tym wszystkim chłopakom. Kurwa, wychodzi z ringu, to kurwa, to tamto nie ma ten, a to jednak trafiło i na mnie. Tak?